aby w oktawie Bożego Narodzenia dzielić się wspólnie radością płynącą prosto od małego Jezusa. Mam przyjemność powitać Państwa na samorządowym spotkaniu okładkowo-noworocznym, organizowanym wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim oraz Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Coroczne spotkanie okładkowe to ważne święto. To okazja do tego, aby spotkać się przy stole zastawionym wigilijnymi potrawami, przedłużając tym samym czas pięknych, przesyconych rodzinnym ciepłem świąt Bożego Narodzenia. To chwila, w której możemy się w codziennym pośpiechu na moment zatrzymać, podzielić okładkiem, złożyć sobie życzenia. Panie Prezydencie, czcigodni księża, Panie Ministrze, droga Rada Powiatu, Rada Miejska, drogie Rady Gmin, dowódcy służb mundurowych, dyrektorzy, prezesi instytucji podległych pod miasto, pod powiat, współdziałających również z tymi samorządami, drodzy zebrani goście. Ten dzisiejszy dzień wpisuje się bezpośrednio w czas Bożego Narodzenia. Tak jak tutaj już wcześniej było wspomniane, jesteśmy w oktawie Bożego Narodzenia. Wspominamy to wszystko, co działo się jeszcze kilka dni temu w naszych domach. Kolacja wigilijna, spotkanie z najbliższymi, łamanie się okładkiem, wybaczanie sobie tego wszystkiego, co było trudne w danym roku, a co trzeba przezwyciężyć po to, żeby było lepiej. Wspominamy czas samych świąt Bożego Narodzenia i tego wielkiego wydarzenia, czyli pamiątkę narodzin Syna Bożego, który przyszedł na świat po to, żeby nas zbawić. To czas piękny, czas radosny, czas wyjątkowy. Ale jest też to taki czas, w którym zbliżamy się do końca 2018 roku i trzeba by było chociaż w kilku zdaniach powiedzieć, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o nasze samorządy. Drodzy Państwo, na pewno rok wyjątkowy pod względem różnego rodzaju inwestycji. Rekordowy. Wszystkie gminy, wszystkie jednostki samorządowe starały się jak najlepiej wykorzystać pieniądze z własnych budżetów, jak i również te, które zostały pozyskane z instytucji zewnętrznych. Oczywiście można powiedzieć, że to czas wyjątkowy, ponieważ to rok wyborczy i każdy z gospodarzy danego samorządu starał się zaprezentować jak najlepiej. To jest zrozumiałe. Ale nas wszystkich cieszy fakt, że zarówno miasto, powiat, ale również i gminy powiatu tomaszowskiego widać, że się rozwijają, że ta sytuacja, która była jeszcze kilkanaście lat temu, jest zgoła odmienna niż to widzimy dzisiaj. Proszę Państwa, rok wyjątkowy, ponieważ w tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Niepodległości tak ciężko wywalczonej po 123 latach zaborów. Wywalczonej krwią potem naszych przodków, gdzie kilka pokoleń musiało ciężko pracować i walczyć, żeby tą niepodległość odzyskać. To taki też czas refleksji, żeby właśnie zastanowić się nad tym, jakie błędy były kiedyś popełnione i żeby nasze współczesne pokolenie tych błędów nie powielało i żebyśmy powtórnie tej wolności nie stracili. Bo wiemy, że nie jest ona dana raz na zawsze. Więc przypominając to wszystko, co związane jest z odzyskaniem niepodległości, też taka prośba, żebyśmy tego nie zaniechali w kolejnym roku, ale dalej o tym mówili, kontynuowali i przypominali szczególnie młodemu pokoleniu. Drodzy Państwo, co można życzyć tutaj Wam, nam wszystkim
na ten nowy, nadchodzący 2019 rok. Przede wszystkim, żeby panowała zgoda. Zgoda w samorządach i to na poziomie radnych gminnych i wójtów, jak i Rady Miejskiej, prezydenta, zarówno radnych powiatowych i zarządu powiatu, jak i radnych sejmiku i zarządu województwa. Zgoda, dzięki której uda się osiągnąć więcej. Zgoda na poziomie samorządów. Życzę tutaj takiej współpracy pomiędzy samorządami, bo jeśli ona jest, to wtedy wiele spraw jest naprawdę łatwiej załatwić. Czy ten rok pod względem finansowym, pod względem pracy będzie inny? Nie. Tutaj do mnie dzisiaj zadzwoniła trójka parlamentarzystów, pan minister Antoni Macierewicz, pani poseł Anna Milczanowska i pan poseł Robert Telus. Prosili, żeby złożyć państwu najserdeczniejsze życzenia na ten 2019 rok. Dzisiaj nie mogli przybyć, ponieważ obraduje Sejm i są zobowiązani, żeby tam właśnie być. Ale to, co mi powiedziano, że w tym roku samorządowcy naprawdę wykonali tytaniczną pracę, ale rok 2019 będzie rekordowy pod względem finansowym, to znaczy możliwości ubiegania się o środki dla samorządów, jakich jeszcze nie było. Czyli tej pracy będzie więcej niż teraz. To nie jest tak, że będzie jakiś odpoczynek, rok po wyborach, tylko będą środki, umiejętnie trzeba po nie sięgać i wykorzystywać dla rozwoju lokalnych społeczności. Życzę wszystkim państwu, żeby taka współpraca była, żeby samorządy rzeczywiście sięgały po te środki dla dobra całej naszej lokalnej społeczności. I życzę również, żeby święta rodzina, która jest wzorem rodziny, otaczała całą opieką, cały świat samorządu. Szczęść Boże. Szanowny panie ministrze, panie starosto, czcigodny księża, szanowni państwo zebrani na dzisiejszym spotkaniu opłatkowym. Bardzo mi jest miło i jestem niezmiernie szczęśliwy, że mogę państwa gościć w tej, za każdym razem powtarzam, wyjątkowej sali Tomaszowskiego ratuszu. Bardzo się cieszę, że znaleźliście państwo odrobinę czasu i przyszliście tutaj, w to miejsce, żeby się spotkać, ale przede wszystkim, żeby sobie wzajemnie złożyć życzenia. Ale zanim uczynię to, co jest moją powinnością, czyli złożę życzenia, to chciałbym państwu serdecznie podziękować za ostatni rok współpracy, ale też nie tylko za ten ostatni rok, ale za cztery ostatnie lata. Bo to dobra okazja, żeby również za te cztery lata współpracy i pracy na rzecz rozwoju Tomaszowa Mazowieckiego, powiatu tomaszowskiego, państwu z całego serca podziękować. I chciałbym w sposób szczególny oczywiście podziękować swoim najbliższym współpracownikom, którzy na co dzień muszą znosić różne moje humory, ale tylko po to, żeby mieszkańcom naszego miasta żyło się po prostu lepiej, bardziej komfortowo, w lepszych warunkach. Serdecznie państwu dziękuję. Chciałbym podziękować przedstawicielom wszystkich instytucji, począwszy od organizacji pozarządowych, poprzez szkołę i skończywszy na tomaszowskich spółkach. Bez waszej codziennej, mozolnej, ciężkiej pracy ten nasz wspólny sukces nie byłby absolutnie możliwy. Ale chcę wszystkich państwa również przeprosić za to, co z mojej strony było nie tak. Jeśli komukolwiek w jakikolwiek sposób w tym ostatnim roku, czy przez ostatnie cztery lata w jakikolwiek sposób złoczyłem, serdecznie przepraszam.
Przed nami, myślę, nie gorsze, a lepsze lata dla naszego miasta, dla naszego powiatu. I myślę, że będę wyrazicielem wielu z Państwa, jeżeli powiem, że zrobimy wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby mieszkańcy, żeby tomaszowianie mogli z dumą mówić o naszym mieście i z dumą się do naszego miasta Tomaszowa Mazowieckiego odnosić. Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski, to nasza jedna wielka rodzina i wszyscy mamy obowiązek o tą rodzinę dbać. Życzę Państwu i sobie, aby nigdy nie zabrakło nam siły w trosce o tą dbałość, o naszą wspólną małą ojczyznę. A w tym świątecznym czasie życzę Państwu wiele miłości, wiele radości i mnóstwo, mnóstwo pozytywnych emocji na każdy dzień 2019 roku. Dziękuję bardzo, panie prezydencie, panie starosto, czcigodni księża, proboszczowie, drodzy przyjaciele. Rozmawiałem dzisiaj z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Mówiłem, że będę dzisiaj na spotkaniu takim opłatkowym, noworocznym, organizowanym przez pana prezydenta, przez pana starostę. Pan prezydent poprosił mnie o to, żebym przekazał wam wszystkim życzenia. Jak państwo wiecie, pan prezydent Andrzej Duda darzy wielką estymą Tomaszów Mazowiecki. Bardzo lubi to miasto, bardzo lubi do tego miasta przyjeżdżać. I w związku z tym chciałbym w imieniu pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej życzyć wam wszystkim w tym wyjątkowym czasie świąt, z jednej strony Bożego Narodzenia, za chwilę Nowego Roku, wszelkiej pomyślności i wszelkich łask Bożych. Tego, żeby wszystko, co jest złe, omijało państwa i państwa rodziny, a żeby zdarzyło się u państwa w domach jak najlepiej. Chciałbym, ażeby ten rok był po prostu bardzo dobry. Rok 2018 z całą pewnością był rokiem dobrym, bardzo dobrym. To był rok wielkich sukcesów miasta, powiatu, ale wielkich sukcesów was wszystkich. I moje takie życzenia pana prezydenta są takie, żebyście państwo za rok spotykali się tutaj w tym miejscu, w tej sali, tak jak czynimy tutaj to już od kilku lat z panem prezydentem, i żebyście państwo mogli powiedzieć: tak, to był dobry rok, 2019 to był dobry rok, to był dobry rok dla nas, dla naszych rodzin, ale także dla naszej wspólnoty samorządowej. A znając pana prezydenta, znając pana starostę, znając was tutaj zgromadzonych, jestem przekonany, że tak będzie, że Tomaszów nadal będzie się świetnie rozwijał, że Tomaszów będzie miastem, z którego wielu samorządowców chcę brać przykład, bo chcę państwu powiedzieć, że szczególnie dzisiaj, w tej sytuacji, w której się znajduje, wiele osób, wielu samorządowców pyta, jak to się dzieje w Tomaszowie Mazowieckim. No, mówią: kurczę, naprawdę coraz więcej słychać o tym mieście, coraz więcej się tam dzieje. No, chcielibyśmy tam jechać, chcielibyśmy zobaczyć. No, wiecie państwo, oczywiście pan prezydent Marcin Witko jest osobą otwartą, dynamiczną i z całą pewnością dzieli się tą wiedzą, którą posiada. Aczkolwiek oczywiście muszę zaraz dodać, że no, dynamiki swojej na pewno nikomu nie przekaże. Także drodzy państwo, w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu swoim życzę państwu wszystkiego, co najlepsze, przede wszystkim zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności w 2019 roku. Dziękuję bardzo. Hej, kolęda, kolęda. Stary czy młody, wierzący czy obojętnie religijny. Gdzież jest Polak, dla którego melodie kolęd i pastorałek nie stanowiłyby części własnej duszy? Ośmielamy się sądzić, że takiego nie ma. Dlatego postanowiliśmy zaprosić was, drodzy państwo, do naszego muzycznego Betlejem. Przed państwem kolędy w wykonaniu wokalistek z formacji rewiowej Step by Step, Katarzyny Szuby i Julii Demis. Zachęcamy państwa do wspólnego śpiewania. Cicha noc, święta noc.
A czym się pani zajmuje?
i blisko stojąca pani, umordowana pracą, mówi: proszę księdza, ja jestem wiceprezydentem tego miasta. Port Pireus. Każdy z nas wie, ile liczy mieszkańców. 200 tysięcy. Wiceprezydent miasta pomagał w rozładowywaniu żywności. Życzę państwu takiej postawy służby drugiemu człowiekowi, bo ta postawa służby z kolei rodzi radość. Szczęść Boże. A teraz poproszę pana starostę Mariusza Demirzynowskiego oraz pana prezydenta Marcina Witko o rozdanie opłatków. You are